Przed nami już szósta niedziela Wielkiego Postu, niedziela palmowa, wkraczamy w Wielki Tydzień. Bardzo ważny czas, zobaczcie, ważny w liturgii, każdy dzień Wielkiego Tygodnia jest ważniejszy od uroczystości. Wielki poniedziałek, wtorek, środa, 25 marca powinniśmy obchodzić uroczystość zwiastowania. Ale ta uroczystość jest przeniesiona na czas po Wielkanocy, dlatego że Wielki Tydzień, każdy dzień Wielkiego Tygodnia jest w randze liturgicznej świąt kościelnych ważniejszy niż uroczystość zwiastowania. Więc to zachęta moja też, by uczestniczyć w liturgii tych dni, dni Tygodnia Wielkiego, dlatego że w liturgii będziemy przeżywali to, co Jezus przeżywał przez te kilka dni przed swoją męką, więc warto w liturgii uczestniczyć pierwsze czytanie które usłyszymy tej niedzieli, to będzie opis wjazdu do Jerozolimy, opis z Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 11, wersety od 1 do 10. Jezus będzie witany przez, przez tłumy, i, i wszystkie te znaki, o których będziemy czytać, pokazują, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Już samo pierwsze zdanie, że Jezus zbliża się do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej, od strony Betfage i Betanii, a więc z tej strony, o której. Prorocy mówili, że Mesjasz przyjdzie, tak mówi Zachariasz. Dalej słyszymy, że przyjeżdża na osiołku. To znowu proroctwo Zachariasza, że Mesjasz przyby, przybędzie łagodny, siedząc na osiołku. Kiedy władca wjeżdżał do miasta na koniu, jak to czynili Rzymianie, to znaczyło, że będzie wojna, że będzie walczył. Na osiołku oznaczało, że przynosi pokój, że przychodzi w pokoju. Uczniowie, ale też i tłumy rzucają swoje płaszcze. To charakter triumfalny tego wjazdu królewskiego przed królem się rzuca płaszcze. Dalej ten tytuł: Hosanna, Hosanna, synowi Dawida. Hosanna dos dosłownie znaczy: Panie Jahwe, zbaw, zbaw nas. Więc wezwanie do konkretnego. Działania, zbaw. Niech ten, który przychodzi, nas zbawi. Wyznanie synu Dawida to znowu dostrzeżenie w nim Mesjasza, potomka Dawida. Te wszystkie obrazy pokazują początek królowania Jezusa. Ukazują Jezusa jako króla, ale także jako Mesjasza. Ten tłum, który krzyczy Hosanna, tłum, który rozradowany wiwatuje także palmami, gałązkami palmowymi. To jest tłum, który rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, który, który wyznaje wiarę w to, że Jezus jest królem, jest Bożym Synem, jest tym, który może wybawić, wyzwolić. Ciekawe, że kilka dni później ten tłum będzie krzyczał ukrzyżuj. Tych tłumów wiwatujących już nie będzie. Więc to takie bardzo płytkie, co robi tłum. Warto by nasz udział w liturgii, nasze hosanna. Płynęło z głębi serca, a nie z przyzwyczajenia. Nasze trzymanie palm w niedzielę palmową płynęło z serca, a nie z poczucia, że tak wypada. Warto o tym pomyśleć. Pierwsze czytanie liturgii słowa to księga Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 7, to trzecia pieśń cierpiącego sługi. W tej części księgi Izajasza mamy cztery. Pieśni Cierpiącego Sługi, teksty, które powstały jeszcze przed niewolą albo w czasie niewoli babilońskiej. Więc na prawie 600 lat przed przyjściem Chrystusa, słowa, które bardzo konkretnie spełniają się w życiu Jezusa: Podałem grzbiet mój bijącym, policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo trzepiące. To słowo trzepiące, to słowo, które, które podnosi tego, który się zmęczył, które, które budzi tego, który śpi. Takie jest słowo Jezusa. Taka jest moc słowa Boga każdego ranka pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Dzień za dniem otwiera moje uszy, by, bym słuchał tego słowa, które, które jest słowem pocieszenia, które jest słowem wsparcia, które jest słowem przyjęcia, zrozumienia. Bóg przychodzi ze swoim Słowem także do nas. Miejmy odwagę naśladować Jezusa w tym, by otwierać swoje uszy, by, by słuchać tego Słowa, byśmy umieli też tym Słowem się dzielić z innymi, tym Słowem potrzepienia, Słowem, które, które, jest, które, które prowadzi, które jest przewodnikiem, jakim światłem na drodze naszego życia. Psalm 22, Psalm, który zaczyna się od słów Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, ten psalm Jezus powtórzy na krzyżu: Eli, Eli, Lema, Sabachtani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To pierwsze słowa psalmu, ale jak mówimy, proszę zobaczyć, odmów zdrowaś Mario, to nie chodzi o to, by powiedzieć dwa słowa, zdrowaś i Mario, ale by odmówić całą modlitwę. Więc jeśli na krzyżu Jezus czytamy w Ewangelii: mówi, Eli, Eli, Lema, Sabachtani, to nie znaczy tylko, że mówi to jedno zdanie, ale mówi cały psalm. Więc odmawia psalm. Psalm w języku aramejskim, Eli Eli Lema Sabachtani. To, to też szczególne, bo to ten najbliższy sercu język, język codziennie używany. Psalm, który jest wyrazem nie braku Boga, czy niewątpliwości w to, że Bóg mnie zostawia. Zobaczcie, że ostatnie, ostatnia zwrotka tego psalmu to słowo: Będę głosił swym braciom twoje imię. Będę chwalił ciebie, panie. Chwalcie pana, wirtu, że wielbicie. Niech sławi do całe potomstwo Jakuba. Ty jesteś, Panie, pomocą moją. Śpiesz mi na ratunek. I dalej w tym psalmie, znowu psalmie, który powstaje po niewoli babilońskiej, ale na kilkaset lat przed Chrystusem czytamy, dzielą między siebie moje szaty. Los rzucają o moją suknię. Przebodli moje ręce i nogi. Swora psów mnie opadła. Otoczyła mnie zgraja złoczyńców. To jeden z najbardziej poruszających psalmów. Psalmów, mesjańskich psalmów zapowiadających cierpienie Jezusa. Drugie czytanie to męka, to zanim jeszcze męcza list do Filipian, rozdział drugi, wersety od 6 do 11, zanim usłyszymy męczę, jak zawsze w niedzielę palmową z podziałem na rolę, czytamy jeszcze słowo świętego Pawła, który wyjaśnia, co się wydarzyło w czasie męki. Oto Chrystus, który był w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, został uznany, uniżył samego siebie, stał się posłusznym aż do śmierci. To jest no, opowieść Pawła do wspólnoty, do Filipian, do wspólnoty, którą Paweł założył, którą Paweł wspiera, której chce towarzyszyć, której też chce głosić Katechezę o Chrystusie, o uniżeniu Chrystusa. Mówimy, że to hymn o kenozie. Kenoza, właśnie uniżenie, ogołocenie Chrystusa. Ogołocił samego siebie, opróżnił, tak jak mamy naczynie, z którego, którego coś wylewamy, żeby było puste, tak on stał się pusty, ogołocił samego siebie, zrezygnował ze wszystkiego, choć był na równi z Bogiem. Przyjął postać sługi, aby nas wybawić. Był posłuszny aż do śmierci, i dzięki temu, posłuszeństwo wobec Ojca, Bóg go wywyższył. To podredzcie tutaj jest słowo hyperhypso, to znaczy dosłownie takie hiperwywyższenie, superwywyższenie, wywyższenie, jakiego super -wywyższenie, wywyższenie, jeszcze nigdy nikt nie widział. Wywyższenie, czyli nagroda za posłuszeństwo, za odwagę pójścia dosłownie za słowem Boga. I wreszcie Ewangelia. W niedzielę palmową w roku B czytamy Ewangelię Świętego Marka. Może być to wersja dłuższa, czyli rozdział 14 i 15 do końca prawie samego, do wersetu 47, albo wersja krótsza, która obejmuje tylko dwie, dwie kartki w lekcjonarzu. No, zależy. Często w parafiach wybiera się wersję krótszą, bo, bo jest procesja z palmami, bo ta liturgia jest dużo bogatsza. I też może nieraz księża chcą kilka słów powiedzieć w kazaniu. Czasem też wybieramy wersję dłuższą, wtedy może nie ma kazania, stąd też dobrze, że słuchacie tego komentarza, bo dzięki temu jakoś mocniej to słowo możemy w sobie przepracować, jakoś to słowo może nas poruszyć. Natomiast w, wielki, w Niedzielę Palmową w roku A czytamy wersję Mateusza, w roku C wersję Łukasza, a w Wielki Piątek za kilka dni usłyszymy Opis męki Jezusa w relacji świętego Jana. Zawsze tak jest, że Wielki Piątek, ten najbardziej uroczysty opis opis według świętego Jana. Ja spróbuję nagrać taki komentarz do tego Wielkopiątkowego Opisu Męki, także pojawi się na kanale Jaskinia Słowa. Już jest komentarz do Ewangelii właśnie na Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, na Wielką Środę. Jest też nagranie o tym, dlaczego Judasz tak skończył, co się stało z Judaszem. Też zachęcam, by znaleźć to nagranie. Natomiast w opisie Męki, według świętego Marka, której będziemy słuchać, bardzo dokładnie Warto ją przestudiować. Usłyszymy wiele szczególnych określeń. Najpierw namaszczenie w Betanii, kiedy Jezus jest w gronie swoich przyjaciół, ludzi, którzy są Mu bliscy, kiedy wokół Niego atmosfera gęstnieje, On przychodzi do tych, którym może zaufać. Później opis zupełnie przeciwnej postawy, zdrady, zdrady Judasza. Później spełnienie wszystkich kolejnych proroctw i ostatnia wieczerza, spotkanie z uczniami ustanowienie Eucharystii, dalej e, o, modlitwa w ogrodzie Getsemani, e, modlitwa, w której Jezus e, bardzo konkretnie prosi, e, prosi uczniów, e, by byli z Nim, ale też zapowiedź zdrady, bo oto Jezus mówi Piotrowi dzisiaj, zanim koród zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz, choćby i mi przyszło umrzeć, nie wyprę się ciebie, a, a tam Wiemy, że to się jednak nie wydarzyło, że jednak Piotr zaparł się Jezusa. Wziął z sobą tych najbliższych Piotra, Jakuba, Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. Odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta rodzina. Zabierz ten kielich. Kielich symbol cierpienia, symbol śmierci, ale nie jak ja, ale jak Ty chcesz, niech to się stanie. I te szczególne tordy. Wraca do apostołów, jest, jest noc, oni są po kolacji, tej uroczystej, kolacji wielkoczwartkowej, Zastał ich śpiących i mówi: Szymonie, śpisz, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bardzo ważne słowa. Czuwajcie i módlcie się, żebyśmy nie przespali tego doświadczenia krzyża, żebyśmy nie przespali. Tego, co znaczy męcza Chrystusa, żebyśmy byli wpatrzeni w Jezusa, także tego modlącego się w Ogrodzie Oliwnym. Nie, nie zgubili tego, co najważniejsze w czasie zbliżających się świąt, świąt wielkanocnych. Jezus potem pojmany, potem przesłuchiwany przez Sanhedryn. Później słyszymy o Piotrze, który się zapiera rzeczywiście. Potem Jezus jest u Piłata, rozmawia z Piłatem. I potem, kiedy już bierze krzyż, przychodzi na, na drogę, na, przechodzi przez drogę krzyżową, jest, jest utrzyżowany, w taki najbardziej haniebny sposób, jaki można było tylko zabić człowieka, właśnie przez utrzyżowanie, zastrzeżone tylko dla największych zbrodniarzy. Umiera na krzyżu i kiedy jest na krzyżu, kiedy umiera, to słyszymy, że, że człowiek o którym byśmy się może nie spodziewali: Setnik, Centurion, Poganin, Rzymianin, stacjonujący nad, na, na tym miejscu w czasie świąt, odpowiedzialny za oddział, za kohortę, za oddział, za centurię, za oddział stu, stu żołnierzy. On właśnie mówi prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. To szczególne zakończenie Ewangelii Marka. na cała pokazuje Jezusa właśnie jako Syna Bożego jako Syna Dawida, jako Mesjasza, jako Syna Boga. I to właśnie setnik, poganin, ktoś, kto może powinien być na ostatnim miejscu, by wyznawać wiarę, to on zobaczył w Jezusie Boga. Miejmy odwagę i my powtórzyć za setnikiem. Prawdziwie ten człowiek jest Synem Bożym, prawdziwie jest moim Mesjaszem. Ten cierpiący, wyszydzony jest moim przyjacielem, tym, który za mnie oddaje życie i dla mnie zwycięża na drzewie krzyża. Życzę Wam wszystkim dobrego czasu przygotowania do Paschy, dobrego czasu Wielkanocy. Zachęcam, by w tym czasie Wielkiego Tygodnia skupić się mocno na słowie. A na kanale Jasnienia Słowa, na playliście specjalnej pod tytułem Wielki Tydzień, znajdziecie wiele nagrań, które mogą w tym od tej biblijnej strony bardzo pomóc. Szczęść Boże.